w tym roku były pierwszy raz aż 3 turnusy, bo coraz więcej dzieci chętnie korzysta z takiej formy wypoczynku. Półkoloniści ze szkoły podstawowej nr 15 również uczyli się o bezpieczeństwie. W trakcie trwania półkolonii wzięli udział w akcji Bezpiecznie z WORD-em i mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo, jak należy przechodzić przez jezdnię oraz jak działa sygnalizacja świetlna. Patrzy się w lewo, prawo, w lewo. Żeby na bezpieczeństwie przy poruszaniu się przy ulicy. Jak jest zielone światło, to możemy iść przez ulicę. Nie wolno przechodzić na czerwonym świetle. Jak się przechodzi przez jezdnię, to że trzeba popatrzeć w prawo, w lewo, w prawo albo na odwrót. Albo że na rowerze trzeba mieć ochraniacze, kask i lampkę. No, dzieci się uczą przede wszystkim współżycia w grupie, koleżeńsko muszą się zachowywać, muszą dbać o młodszych. Także tutaj podczas wycieczek muszą zwrócić uwagę na to, czy wszyscy się dobrze czują, dobrze bawią. Także myślę, że odpowiedzialności również. Zwieńczeniem akcji edukacyjnej był konkurs plastyczny. Dla najlepszych przygotowano nagrody rzeczowe. Cześć, to jest twoja praca, tak? Tak. Tak, opowiesz nam, co jest na tej pracy? Że pan przechodzi przez pasy i jest zielone światło. No to jest bardzo ważne, nie? Prawda? Żeby zawsze przechodzić na zielone światło. I na drugim też. Dzieci bardzo chętnie brały udział. Myślę, że to, że nagrody będą na koniec, to również było bardzo dużą mobilizacją dla nich. Także i różne techniki. Ja już jestem na trzecim turnusie i widzę, że na każdym turnusie znajdzie się taka praca, która jest wykonana inną techniką niż na poprzednich koloniach. Też, że auta przejeżdżają, a tu, że chłopiec jedzie po drodze. Że idzie po drodze dla rowerów i ma kask. Tak, tu jest ścieżka dla rowerów, tu jeżdżą samochody, a tu taki jest chodnik dla żółwi, bo przychodzą z takiego jeziorka do lasu. Oprócz edukacji był także czas na zabawę i rozrywkę. W trakcie półkolonii dzieci miały zapewnioną moc atrakcji. Zwiedziliśmy park w Ogrodzieńcu, park rozrywki doświadczeń fizycznych. Byliśmy w Osikowej Dolinie na wspaniałych warsztatach. Dzieci robiły różne prace z wiórków osikowych. Byliśmy również w mini zoo, w kinie, na basenach. Także bardzo dużo atrakcji dzieci miały podczas tych turnusów. W większości najbardziej do gustu przypadł wyjazd na basen. Dla mnie chyba był najfajniejszy basen, bo byliśmy tam najdłużej, było najwięcej atrakcji, najlepszych. Głównie baseny, bo lubię pływać, bardzo fajnie było. Potwierdzam baseny. Jeździliśmy na basen, szliśmy na spacery, wczoraj byliśmy na bibliotece, na filmie. Bardzo fajny był. Wyjeżdżaliśmy na baseny, byliśmy w parku doświadczeń.